Sternik, sensei Daniel Sternik, zawodnik klubu karate Kyokushin Ippon. I tutaj mógłbym przekazać mu głos, żeby nie było, że znowu po 7 minutach się odezwie, więc powiedz coś, Daniel. Dzień dobry, witam wszystkich. Zapraszam na podcast ze mną. Słuchajcie, trochę się rozgadam jak zwykle, postaram się to zrobić krótko. Zacznę od ciężko jest to zrobić krótko, bo Daniela znam już bardzo długo, pracujemy ze sobą bardzo długo, kolegujemy się, przyjaźnimy i to jest naprawdę taka fajna sportowa relacja między nami. Daniel pierwszy swój start w międzynarodowym turnieju odnotował w 2011 roku. Może się wydawać trochę trudne do wyobrażenia, mając przed sobą tak młodego zawodnika. 2011, drugie miejsce na Mistrzostwach Europy kadetów. To były pierwsze Mistrzostwa Europy, w których nasz klub brał udział. Pierwsze Mistrzostwa Europy kadetów, w których nasz klub brał udział. Tam był szał, generalnie zdobyliśmy dużo medali i tam wśród tych wielu medali był właśnie srebrny medal Daniela. Co mogę powiedzieć o Danielu? Chciałbym znowu nie przedłużyć tego początku tak bardzo, ale jednocześnie mamy tak, mamy tutaj Daniela koło mnie przy stole i jednocześnie jestem pod wrażeniem w serialu Last Dance, który jest na Netflixie dostępny. I tam padło takie mega piękne zdanie, że w sporcie nie ma nic za darmo i nie ma drogi na skróty. I właśnie Daniel jest przykładem takiego zawodnika, który to swoim życiem pokazuje, że żeby zdobyć sukces, trzeba trenować, trzeba przejść przez wszystkie etapy treningu, trzeba zdobywać doświadczenie powoli, po kolei, walcząc na zawodach niższej rangi, wyższej, jeżdżąc na kolejne turnieje, ścierając się z najlepszymi w danym momencie i w końcu ściera się z najlepszymi w Europie. Miał też okazję spotkać się z najlepszymi zawodnikami na świecie. Tych turniejów stoczył już bardzo dużo. No jest genialnym zawodnikiem, jest totalnym zawodnikiem i takim kompletnym. To, co mówiłem ostatnio o Ani, Daniel jest też takim kompletnym zawodnikiem, który po prostu ma pełną technikę, ma świetne przygotowanie motoryczne, ma doskonałe umiejętności, dobrze widzi, dobrze analizuje przeciwników. Więc no, to jest naprawdę dobry, kompletny zawodnik. Do tego no, jest świadomy tego, co się dzieje i na treningu, i na zawodach. No, taki totalny profesjonalista, który każdy etap przygotowania realizuje, żeby wystartować jak najlepiej w turnieju. Profesjonalista, który wie, po co jest na treningu, który wie, co się na tym treningu dzieje, który chce i rozumie, dlaczego robimy takie rzeczy, dlaczego robi takie rzeczy na treningu karate, dlaczego robi takie rzeczy, określone rzeczy na treningu motorycznym. No po prostu pełne zrozumienie, pełne szachowe przygotowanie, znoszenie wszystkiego, co jest mu dostarczane przez trenerów. Nie chciałbym, znowu to powtórzę, przedłużać, ale to jest naprawdę trudne. Daniel jest mega ambitnym, dobrym zawodnikiem, bardzo cenionym. Myślę, że najlepsze wyniki jeszcze przed nim. Ale od zawsze, od dawna już zyskuje taką popularność wśród innych zawodników i trenerów w Europie. Wielokrotnie dostawaliśmy taki feedback od trenerów z innych krajów, że to świetny zawodnik, że świetną stoczył walkę. No naprawdę cała przyjemność jest z Danielem być na zawodach. Jeszcze co do tego powiem. No, przy okazji Daniel jest zawodnikiem super pewnym siebie, ale jednocześnie zachowuje tę skromność, która jest taka moim zdaniem kwintesencją karate. No, czyli po prostu wychodzę, walczę, ale nie odnoszę się z tym. Po prostu jestem profesjonalnym zawodnikiem. I kurczę, mam tutaj dużo notatek. Jeszcze tak osobiście chciałem powiedzieć, że z Danielem trenuję od 2011 roku, prawda? Tak, zgadza się. I tak jak Daniel się rozwija, co jest dla mnie w ogóle mega cenne, tak osobiście, rozwijam się razem z nim trenersko. Te wszystkie etapy, które przechodziliśmy na podstawie Daniela formy, do tego jak go budowaliśmy, też rozwijał się mój warsztat bardzo pod kątem przygotowania karateków do zawodów i no naprawdę to jest taka super przyjaźń i też sobie z wielu rzeczy zdałem właśnie sprawę, przygotowując pytania na ten podcast. Jeszcze zadam od razu pytanie, żeby nie było, że tak późno wchodzi. Zadam pytanie, kochasz to? Tak.
zdecydowanie, całym sercem. To jest to, co robię cały czas i dopóki będę mógł, to będę to robił. Ale zawody, karate, czy wszystko po prostu to jest cała... To jest, no to nie można tylko i wyłącznie się kierunkować w tym momencie na jedno, czy na samo karate, na sam trening, czy na same zawody. Kocham całe karate i to jest mój świat. Dobrze, to ja teraz wejdę i trochę zareklamuję wyniki Daniela. Daniel jest aktualnie mistrzem Polski seniorów. Był wicemistrzem w 2017 roku, co też jest mega sukcesem, biorąc pod uwagę, że to były jego początki startów w tej kategorii wiekowej. Był mistrzem Europy U22 w 2017 roku. Tam kilka spektakularnych jego ujęć z walki znalazło się w klipie, który promował dzisiejszy podcast. Wielokrotnie był medalistą, zwycięzcą turniejów międzynarodowych, no nie rangi mistrzostw Europy, ale na którym ścierali się najlepsi zawodnicy w Europie. Jeździliśmy na przykład na Memoriał Bośniak do Chorwacji, Branko Bośniaka, na French Open. No wiele turniejów, które Daniel stoczył. I to jest właśnie to, że Daniel ma bardzo duże doświadczenie w startach, którego naprawdę można pozazdrościć. Przez to jest właśnie zbudowanym, kompletnym zawodnikiem, zupełnie wyrastającym ponad przeciętność, ale już przechodząc do dalszych pytań, zadać muszę to pytanie, które zawsze każdy musi odpowiedzieć. Od kiedy trenujesz karate? Od kiedy? Od bardzo dawna. W zasadzie odkąd pamiętam. Dziękujemy, wspaniała odpowiedź. No, w zasadzie w pierwszych już klasach podstawówki właśnie nawet dzisiaj chciałem uzyskać tą informację od rodziców, kiedy to było, bo sam nie sięgam tak dobrze pamięcią. No i to była właśnie pierwsza klasa podstawówki, czyli w zasadzie całe większość mojego życia. No, mając 24 lata, no to jest już tych lat naście, już zbliżamy się prawie do pełnoletności mojego trenowania karate. Bardzo długo. I co teraz chodzisz z czarnym pasem i czujesz, że to jest właśnie, jak tak z perspektywy na to spojrzysz, że to jest to, że chciałeś właśnie być senseiem? Nie, totalnie nie. Moment, w którym rozpoczęły się moje treningi, był zupełnie przypadkowy. Po prostu pojawiły się, jako dziecko poszedłem do szkoły i pojawiły się zajęcia dodatkowe w mojej podstawówce, więc zostałem na nie zapisany i tak jestem w zasadzie do teraz. A kto prowadził te zajęcia? Nie wiem, ponieważ ta sekcja się rozpadła już po roku, natomiast właśnie po roku trafiłem do potem pod ręce senseja Pawła. I tak do tej pory jest. Miłość trwa. No właśnie, z Pawłem z kolei tak kiedyś stwierdziliśmy, że najlepsza jest forma zawodnika, jak jest taka systematycznie poprawiana. I to też chciałem właśnie Danielu powiedzieć, że on przez swoją konsekwencję w treningach, które zaczął bardzo wcześnie, rozwijał się to i cały czas dokłada kolejne umiejętności i kolejne doświadczenia do tego, co robi, no to staje się coraz lepszym zawodnikiem. Mamy okazję go obserwować i naprawdę to jest świetne. Tak nawet jak oglądaliśmy klip, który zmontowałem z jego najlepszych ujęć z walki, najlepszych ujęć, które mamy, bo jeszcze jest wiele ujęć, które się nie udało nagrać albo są w słabszej jakości, to tam widać też w tym filmie, jak bardzo Daniel od Mistrzostw Europy w 2017 roku rozwinął swój warsztat i właśnie, ale to przez systematyczną pracę, którą dokłada na treningach i na tym, przez to jak się skupia na tym i analizuje wszystko. Jak tak już jesteśmy przy analizie, to powiedz, kto miał na ciebie wpływ taki, co z tobą powodowało? Co lub kto miał na ciebie wpływ, że zacząłeś starty i tak, ale tak, takie starty bardziej świadomie. Nie chodzi mi o to, że ktoś cię namówił na start w WOM-ie, tylko już o tym, że pomyślałeś, że to jest moja droga. No właśnie ten wspomniany start przez ciebie, te pierwsze mistrzostwa Europy, no to mogło się wydawać, że to było już późno, ale wtedy tak uświadomiłem sobie, kurczę, że to faktycznie jest coś, co można, coś, co lubię i tak no właśnie może trochę tym sukcesem. Właśnie ten takim pierwszym, ten sukces właśnie spowodował to, że jeszcze bardziej chciałem i zobaczyłem, doceniłem to. Tak? Wcześniej wydaje mi się, że nie byłem tego świadomy. Dopiero właśnie po tym sukcesie, kurczę, stwierdziłem, to jest to. I od tamtej pory właśnie już wchodziłem, wydaje mi się, bardziej świadomy coraz wyżej, aż do teraz. Sporo osób odpadło z tej ekipy. No, tak, dokładnie tak to wygląda. Im wyżej idziemy
W kierunku tym więcej osób odpada, przewijają się osoby, spotykamy je, idziemy razem, ale ktoś odpada, no i na tą górę wchodzi niewiele osób. Tak łamiąc chronologię, od razu zapytam, właśnie mam takie pytanie na później, chronologicznie w czasie, ale myślę, że to jest dobry moment. Nie brakuje ci, że teraz nie masz takiego sparring partnera w klubie w swojej wadze? Czy na pewno sobie radzisz z tym, uzupełniasz to innymi walkami z innymi osobami, ale kiedyś było w takim teamie w swojej wadze więcej osób, na przykład Kuba Zagończyk. Tak, zdecydowanie. To też taki właśnie był dla mnie moment troszeczkę trudny. Jak w zasadzie z Kubą trenowałem całe życie. Znam Kubę właśnie też od początku, niemalże tej drogi. I w momencie, w którym już sam właśnie tak pozostałem w tej kategorii w naszym klubie, tak było mi troszeczkę ciężko to tak pogodzić, no bo trzeba było albo łapać kogoś cięższego, albo lżejszych. Nie ma zbyt wielu osób teraz u nas w klubie, ani nie było. Albo z dziewczynami. No jest to troszkę trudne, natomiast też jest to rozwojowe. To można zapać coś, właśnie można też bardziej korzystać w inny sposób z tych osób, które aktualnie są. No. No i zawody jeszcze wchodzą w grę, których teraz trochę więcej robimy. Tak, zgrupowania, kadry to też pomaga właśnie, wtedy można się spotkać z tymi osobami w mojej kategorii. No też trzeba powiedzieć, że takich zawodników na podobnym poziomie w Polsce też nie jest dużo, więc to nie jest problem, że u nas w klubie kogoś brakuje, tylko generalnie po prostu takich zawodników na poziomie europejskim jest mało. Tylko tu jeszcze właśnie dobrze. A tak właśnie jak pracujesz z cięższym na przykład zawodnikiem, na przykład jak dużo trenowaliście razem z Kubą tęczą, no to ci bardziej, czego ci bardziej brakowało? Tej szybkości, którą masz potem w walce, czy właśnie to, że musiałeś sobie radzić z przewagą fizyczną przeciwnika? Co ci tak doskwierało w takim kontakcie? Poczucie tego przeciwnika, który waży tyle samo co ja, no bo był albo Kuba, który był znacznie cięższy, więc ta noga była cięższa, łapa była cięższa, właśnie albo były dziewczyny, które też były lżejsze, albo byli właśnie juniorzy, którzy też jakby odstawali, po prostu byli mniej, no nie mieli takiej siły, więc jakby właśnie brakowało takiego odpowiedniego partnera, który byłby odzwierciedleniem dla mnie, w którym momencie jestem teraz z formą. Czego jeszcze więcej mi potrzeba do przygotowań do zawodów. Mhm. A ja na przykład miałem czasem takie wrażenie, to o tym mówiłem tobie, bo to jest taka sytuacja, że szykujemy się do zawodów. Ja głównie pracuję z Danielem na sali, gdzie nie ma maty i po prostu trenujemy motorykę. Potem jedziemy na zawody i oglądam kategorię Daniela, która zawsze jest totalnie dobra. Są bardzo szybcy, bardzo dobrze przygotowani zawodnicy, z których połowa to są kandydaci do medalu, co najmniej połowa. I patrzę na te walki, jak byłem pierwszy raz na zawodach takich mocnych, jak byliśmy pierwszy raz na takich zawodach seniorskich, mówię, kurczę, no ogromnie mocna kategoria. Jak widziałem walki po przeciwników, którzy mieli wcześniejsze starcia niż Daniel, to byłem pod mega wrażeniem i taki byłem nawet lekko zestresowany, co to będzie. Potem Daniel wychodził do walki i genialnie sobie radził, w tym samym tempie, w tej samej sile. Czasem ją musieliśmy rozwinąć, ale właśnie tak jak potem wychodzisz do walki i mimo tego, że nie masz takiego bezpośredniego starcia, a radzisz sobie z tymi przeciwnikami, to nie wiem, to masz takie właśnie... Jak szybko analizujesz te walki, że jest spoko, że jednak mam tę siłę? Stresuje cię to właśnie to, że nie masz takich samych... Znaczy sparring partnerów o podobnych parametrach, czy właśnie wchodzisz do walki, czujesz, o dobrze, tu jest okej, i czy w ogóle nie analizujesz tego w walce? Znowu zamotałem pytanie, ale odpowiedz na nie. Odpowiem i nawet dodam jedną anegdotę, która pojawia się za każdym razem, jak jesteśmy na jakimś turnieju, obserwując właśnie jakąś pierwszą walkę turniejową. No, widzę na przykład zawodników, którzy się ścierają. Niezależnie z której kategorii, po prostu patrzę na turniej seniorski z użyciem pełnej siły, siedzę na trybunie albo się rozgrzewam. Rzadko mam pierwszą walkę. Też czasami się oczywiście zdarza, ale jak zawsze obserwuję tą pierwszą walkę, tak sobie myślę, kurczę, jak oni się strasznie mocno piorą. Że tak, ja tak nie potrafię, a potem wychodzę właśnie i okazuje się, że jednak tak potrafię. Nie analizuję tego w żaden sposób tak już bezpośrednio. Po prostu trzeba wyjść i zrobić swoje i właśnie korzystać to, co się wypracowało wcześniej. Mega, to jest właśnie, to jest to, że
Daniel naprawdę staje do walki z tak mocnymi zawodnikami i jest po prostu od nich lepszy albo na równi. I to jest po prostu piękne. Takie mam pytanie. A właśnie, to jest takie fajne pytanie. Co pamiętasz jako takie najbardziej przerażające, najtrudniejsze wyzwanie, jak startowałeś na takiej imprezie, takiej dużej? Czy to były właśnie już te wtedy Mistrzostwa Europy Kadetów, czy tak później? Co było na ciebie takim, takim przełamaniem, co jak już pokonałeś, to stwierdziłeś, że kurczę, jestem tu, we właściwym miejscu. Właśnie chyba ten moment wspomniany na początku, takiego właśnie przejścia z, ten moment wspomniany z Mistrzostw Europy Kadetów z 11 roku, właśnie uświadomiłem sobie, że to już powoli, to nie są już żarty, że to nie, powoli już się to przestaje robić takim żartem, że się wyjedzie na Mistrzostwa Mazowsza albo Mistrzostwa Warszawy, tylko już się jedzie na międzynarodowy turniej, spotykasz się zupełnie z obcą ci osobą, której możesz zupełnie nie znać. Wtedy właśnie przychodzi taki moment, że no to jednak się robi troszeczkę bardziej poważne niż taki dziecięcy turniej. I wtedy właśnie nastąpiło takie też, mi się daje, przełamanie. Trzeba było pójść mocniej, bo mocniej w to, to był ten moment. A miałeś też taki moment wtedy takiej świadomości treningowej, że właśnie, bo sukces jest, ale z drugiej strony, czy pomyślałeś, kurczę, muszę teraz trenować jeszcze mocniej? Czy tylko po prostu się zachłysnąłeś, że jest ekstra i po prostu jedziemy? Tak, to się, dokładnie, tak jak zgodzę się z twoim drugim stwierdzeniem, nie byłem wtedy jeszcze tak bardzo świadomy, byłem wtedy w zasadzie bardzo młody. Owszem. Więc tylko się w zasadzie zachłysnąłem tym sukcesem. Znaczy zachłysnąłem to może zbyt dużo powiedziane, po prostu zobaczyłem, tak, że... Tak pozytywnie. Tak, no właśnie, że o, fajnie, super sukces, jakiś medal na Mistrzostwach Europy, no to fajnie byłoby coś spróbować dalej. Spróbować następnego startu. Tak to właśnie wyglądało. Ale mam wrażenie, że ty i tak zawsze kochałeś trening i tak, to, co się tu dzieje. Tak, zmęczyć się to jest mój żywioł, zdecydowanie. Właśnie Daniel jest takim zawodnikiem, że z nim się bardzo dobrze pracuje, bo dobrze odbiera wszelkie sygnały, wyzwania. Jest zawodnikiem, który oczekuje wręcz wyzwań. Nie można tutaj zrobić treningu na pół gwizdka i to jest genialne. Kocha drogę. To też było w Last Dance, że trzeba kochać drogę i Daniel właśnie kocha tę drogę. I tu jeszcze się podeprę tym serialem, bo tam mi się podobał jeszcze jeden tekst, że nikt nie obieca ci zwycięstwa, ale jak trenujesz, to możemy obiecać ci ciężką pracę i myślę, że Daniel właśnie jest tego świadomy i to kochał. Tak, zresztą tak się nawet porówna procentowo, no to ta droga i ciężka praca jest jej dużo więcej niż, no bo szykujemy się 2 miesiące do turnieju, który trwa jeden dzień, no więc ta droga jest ona znacznie dłuższa niż sama możliwość wykorzystania tego, co się wypracowało podczas tej drogi. To właśnie z kolei będzie taki zawodnik, mistrz CrossFit Games, wielokrotny Matt Fraser, że ludzie obserwują cię w tym jednym momencie, kiedy jesteś na zawodach, ale nie zdają sobie sprawy, ile to kosztuje wyrzeczeń. Dokładnie. I powiedz, co tam jest dla ciebie takim największym wyrzeczeniem? Czy zespół jakiś? No bo wkładasz, wstajesz, są dni, że trenujemy o 7 rano, potem masz jeszcze inne rzeczy do zrobienia, też pracujesz i musisz trzymać dietę. To jest cały kompleks po prostu rzeczy, które trzeba zrealizować, zadbać o regenerację, bo jesteśmy profesjonalistami, nie to, że się po prostu pójdzie spać o 2 w nocy i potem zrobi byle jak trening. Więc powiedz, co jest w tym wszystkim dla ciebie takim wyzwaniem trudne, albo co, z czym musiałeś się uporać, żeby to wszystko pracować dobrze? Dużo mówię? Nie, odpowiedź może być zaskakująca. Trudne to dla mnie w ogóle nawet nie jest. To jest dla mnie właśnie mega przyjemne. Ta droga też sprawia mi ogromną przyjemność. Natomiast te sukcesywne obciążenia treningowe z tygodnia na tydzień, czy tam pod koniec tygodnia, to jest dla mnie już trudne, że się właśnie nie chce wstać, nie chce się pójść pod koniec tygodnia albo pod koniec jakiegoś tam cyklu. A tak to cała ta droga jest dla mnie mega przyjemna właśnie. Już tak mi się to niemalże grało w mój system, że już mam to zakodowane niemalże, że trzeba coś zrobić i wychodzę i to robię. Czyli taka zdrowa rutyna funkcjonuje. To tak, dokładnie. To też bardzo dobrze mi spina właśnie cały dzień. Wiem, że o tej godzinie będę tutaj, potem mogę coś ze sobą zrobić, mam chwilę przerwy, no i wieczorem idę spać, żeby zregenerować się właśnie na drugi bardzo podobny dzień albo taki sam. A na ile doskwiera ci trzymanie wagi? No bo twoja kategoria wagowa jest wymagająca, tam zawsze parę kilo
trzeba wyrzucić lub trzymać wagę w tym okresie, kiedy są starty często? Trochę jest to trudne, nie ukrywam. Też zależy od momentu, w którym jesteśmy w ciągu roku, w ciągu cyklu startowego. Na przykład wydaje mi się właśnie, że bliżej takiego okresu, w którym jesteśmy teraz, dużo łatwiej jest mi utrzymać tą kategorię, na przykład niż po wakacjach albo po świętach, kiedy jest właśnie ten luźniejszy moment. No jest to, nie ukrywam, bardzo trudne. Sam proces właśnie zbijania wagi też wielokrotnie mnie męczy tak bardzo mocno. A przejdźmy teraz taki do sportowego, do sportowej tu strony takich sukcesów. Miałeś w swojej karierze trochę takich walk, które zakończyły się przed czasem, nawet całkiem sporo. Czy sprawia ci to dodatkową frajdę właśnie ukończenie walki przed czasem? Jakoś, jak to odbierasz właśnie? Wiadomo, po to się trenuje właśnie, żeby wygrać, a im szybciej się, w zasadzie łatwiej wygra, tym właśnie jest większa satysfakcja. Wtedy wiesz, że idziesz dobrą drogą i właśnie sprawia mi to przyjemność, nie ukrywam. Też zdarzają się właśnie takie momenty, że czasami nie zawsze ta przyjemność jest taka duża po tej właśnie wygranej, szybciej skończonej walce. Że właśnie zależy od sposobu, który tą walkę się zakończy szybciej. Miałeś turniej, kiedy miałeś najkrótszą walkę, jak pamiętam. Co to było? To był British Open właśnie. No to tam właśnie też nie... Właśnie pomimo tego właśnie szybciej zakończonej walki, to moje uczucia nie były wcale tak właśnie tylko i wyłącznie pozytywne, bo jednak po drugiej stronie też jest człowiek. No i w końcu jakby doprowadziłeś do tego, że on był niesprawny przez jakiś czas, no więc czasami to nie jest takie jednoznaczne, że się wygrywa super. Właśnie tutaj nie powiedziałem tego, bo skracałem swoją wypowiedź, ale mam zanotowane w moim wstępie o Danielu, że jest wrażliwą bestią. I sam się do tego przyznał i to jest też mega. A właśnie jeszcze chciałem się odnieść do tego, do twojego podejścia do walki, bo nawet jak oglądałem twoje walki wcześniej, to no były takie mocno fizyczne, dużo walczyłeś w takim zwarciu, że tak to nazwę, i swoją przygotowaniem motorycznym, ale takim kondycyjnym próbowałeś zdobyć przewagę. Teraz też włączasz to czasem, jeżeli już jest taki moment, że no po prostu trzeba to zrobić, ale też walczysz tak bardzo, bardzo taktycznie, technicznie, starasz się nie przyjmować i to jest bardzo spektakularne, ale właśnie inspirujesz się kimś, czy po prostu sam opracowałeś taki system? Jak to jest? Oczywiście czerpię wiele inspiracji, chociażby właśnie z Mariusza Ilasa. Chciałbym właśnie walczyć tak jak on. Mam nadzieję, że kiedyś mi się uda. Natomiast też taki zdrowy rozsądek w pewnym momencie się pojawił, no bo jednak to zwarcie doprowadza do częstych kontuzji, kiedy się uderzy z pełną siłą i trafi się w kolano albo w jakiś łokieć, no to potem jest ból na 2-3 tygodnie, nawet może dłużej. W pewnym momencie właśnie mi się włączył taki zdrowy rozsądek, że czasami nawet wolę przyjąć jakieś kopnięcie na udo, niż trafić piszczelem w kolano. To właśnie też tym się troszeczkę kieruję, że wolę troszeczkę poczekać, wejść w tempo, niż tak, no taki chaos nie bardzo mi się, nie podoba mi się, no bo z tego chaosu właśnie wynika dużo, dużo takich właśnie jakichś kontuzji, urazów, no i niestety trzeba potem się z tym mierzyć dużo dłużej. A timing masz dobry i wejście w tempo działa. Jakoś specjalnie nad tym pracujesz, czy no, po też, prostu też naturalnie? Też w kategorii lekkiej, nie oszukujmy się, jesteśmy szybcy. No i tak czasami właśnie warto wyczekać na odpowiedni moment, niż tak właśnie pójść troszeczkę tak na chaos i trafić czymś przypadkowym. Nie trenujemy tego chyba w specjalny sposób. Też zdarza się oczywiście elementy takie szybkościowe i to wynika, jest to chyba wypadkowa po prostu mojej, ten timing i szybkość jest wypadkowa po prostu całego programu motorycznego, który robimy w klubie. Ale masz takie schematy, już nie mówię o konkretnie, nie pytam jakie, tylko czy masz takie schematy, które tak działają naturalnie i czasem nawet nie wiesz, że to poszło, tylko po prostu zadziałała taka rutyna, że tak powiem, w walce? Coś wypracowanego? No nie, na przykład Krzysiek Habraszka kiedyś opowiadał mi o swoim nokaucie, że trafił gościa kopnięciem na głowę, a myślał, że go trafił ręką i że będzie dyskwalifikacja, a tutaj w ogóle i pon, i spoko. Czy właśnie też masz takie wypracowane schematy, które działają i czasem jesteś sam zaskoczony, że coś wyszło, czy zimna krew i zawsze czujesz to? Już nie mówię, Krzysiu, że ty nie miałeś zimnej krwi. Znaczy, w moim przypadku jest tak, że nawet
części tych walk w zasadzie nie, tak bardzo nie pamiętam. To mogą być schematy, które wypracowaliśmy na treningach, natomiast nie używam ich świadomie, na przykład, że o, teraz spodziewam się, że będzie cios i po tym ciosie ja wyprowadzę konkretne kopnięcie. Nie, to raczej jest taki właśnie wypracowany odruch. Nie planuję tego. Czasami jakąś zaplanuję jakąś technikę, zaplanuję właśnie jakąś taką pojedynczą rzecz na walkę. Jest to element taktyczny, natomiast to jest trochę, można powiedzieć, że przypadkowe, natomiast w oparciu właśnie o... Wytrenowane. Dokładnie. Też oparte jest bardzo mocno o czucie, na którym bazuje. No właśnie, bo tak skoro jak się ogląda twoją walkę, to ma się wrażenie, że na zimno podchodzisz i analizujesz tego przeciwnika cały czas. Tak chyba nie jest. Tak raczej właśnie ja trochę dużo czekam. Czekam właśnie na to, co się wydarzy. Tak operuję tym, no właśnie... No to jest taka analiza. No tak, ale ona nie jest świadoma. Tak, okay. Pojawia się miejsce, ja je wykorzystam. Czyli taki dance. Troszeczkę tak. Pojawia się miejsce i po prostu ja chcę je wykorzystać. Nie wykorzystam może go za pierwszym razem, może za drugim, ale tak to wygląda. Okej. Okay. Ale też taktycznie wychodzisz przygotowany przez Pawła. Tak, oczywiście. Jak już analizując przeciwników, trzeba też wiedzieć, na co można się spodziewać, czego się można... Znaczy, można się spodziewać konkretnej techniki albo taktyki, którą ktoś może użyć na mnie. No więc trzeba też to dostosować w drugą stronę. No właśnie. I teraz, no, jak są tacy trudni zawodnicy, których się mocno analizuje, to wtedy na czym się skupiasz w walce? To też trochę słabe pytanie, czy się skupiasz na walce. Ale to wyjdźmy w drugą stronę. Co cię stresuje, jak spotykasz się z mocnym zawodnikiem? Właśnie tak chodzi mi, czy stres przed na przykład urazem, czy no, jakie masz odczucia przed taką walką z takim zawodnikiem, który jest trudny, może jest 50-50. No. Wychodzisz do takiej walki i po prostu no, miałeś dużo takich walk. Daniel nie jest zawodnikiem, któremu los sprzyja w czasie losowania, więc ścierał się często z najlepszymi zawodnikami we wczesnych nawet etapach turnieju. Dlatego to pytanie jest jak najbardziej celne. Chciałem właśnie o takie odczucia. Co cię stresuje przed walką? Na czym się skupiasz? Może to nie musi być stres. No może Dania powiedziała, że się nie stresuje przeciwniczką zazwyczaj, tylko no właśnie taki fokus, na czym jest oparty. No. Znaczy skupiam się właśnie bardzo często... W momencie, w którym już jest opracowana taktyka, skupiamy się bardzo na sobie, ponieważ ten przeciwnik właśnie jest elementem dla mnie bardzo stresującym. Jeżeli pojawia się duży, mocny zawodnik, no to staram się, już mam już plan w głowie i już wiem, że on będzie, wiem, że on zagra. Oczywiście na tyle, na ile on będzie mógł zagrać, na ile mi przeciwnik pozwoli. Natomiast już na samym przeciwniku się nie skupiam, no bo to jest ten element właśnie stresujący, to jest chyba inaczej właśnie niż u Ani. No to niezłe. Ale to dobrze, że umiesz tak odczepić się od tego. Staram się, nie zawsze mi to się wydaje, nie zawsze mi się to udaje, natomiast staram się właśnie odczepić. No i taki właśnie trochę potem już się pojawia taki właśnie żywioł. No tak. Żywioł z planem. A zawodnicy są, bywają no naprawdę wybitni w tej kategorii. A masz jakiegoś takiego przeciwnika, na którym się jakby skupiasz, o którym myślisz, jak trenujesz? W momentach, w których jest trening taki właśnie ukierunkowany na przeciwnika, oczywiście tak, natomiast w całym takim cyklu turnieju raczej nie. Tak jak mówię, skupiam się na sobie. Ale oczywiście, tak jak mówię, są takie momenty, czy są takie poszczególne jednostki, które ukierunkowane są właśnie na konkretnego przeciwnika, na technikę, którą on używa, albo na jego taktykę. Mhm. A jakiś zawodnik właśnie poza Ilasem, który cię z twojej kategorii na przykład, albo może nie z twojej, inspiruje jeszcze? Z mojej. Czerpię wiele inspiracji. Bardzo się staram się rozwijać tak wielo właśnie płaszczyznowo, czerpać. Na przykład jeździmy dużo na jakieś różne seminaria, na zgrupowania i tak raczej nie. Akurat Mariusz jest taką właśnie jednostką konkretną, którą się inspiruje, natomiast raczej czerpię element od tego zawodnika. Inny element od tego zawodnika, tak raczej właśnie wyciągam od tych różnych zawodników to, co mi się podoba i to, co może działać u mnie. No to ciekawe właśnie, bo a na przykład taki Walerii, co by ci się podobał u niego? Ten właśnie spokój. To jest legendarny spokój. On tak właśnie pięknie walczy tym spokojem. Pytałem...
jakieś mam tu świetne pytania. A spoza świata karate? Jakieś inspiracje sportowe? Chyba nie ma. Nie ma? Nie chyba lubisz nie crossfitu? Lubię crossfit, ale to jest troszeczkę, wydaje mi się, zupełnie inna dyscyplina. Nie inspiruję się zawodnikami, tylko raczej ich takim właśnie sposobem trenowania albo treningami. Raczej tym się inspiruję, a nie jednostką. A na przykład właśnie to jest ciekawe, bo to niektórzy zawodnicy się wstydzą swojego stresu, a okazuje się, że najlepsi zawodnicy na świecie bardzo też się stresują przed swoimi występami. Na przykład jeden z zawodników crossfitu, Matt Fraser, którego już dziś wspominałem, przyznał się, że przed wyjściem na arenę wręcz wymiotuje. Patrzy, jak inni się rozgrzewają, on nie może tego znieść i potem daje się wszystko. Więc też no to nie jest nic wstydliwego. Ciężkie momenty w sporcie. I chciałem właśnie nawiązać do tych ciężkich momentów w sporcie. No, jak znosisz porażki, bo czasem, kurczę, zdarzają się. Czasem jest tak, że jest się mega blisko, trafia się na super przeciwnika. Może nawet przed walką się wydawać, że to jest nie do pokonania. W czasie walki, kurczę, wygląda, że już jest dobrze, a sędziowie jednak wskazują inaczej. Jak to znosisz takie... Jak już wspomniałeś o tej bestii, to ja właśnie do tego wrócę. Ciężko znoszę porażki, nawet nie tyle, że o kurczę, że przegrałem, tylko naładowanie tych emocji właśnie, ta droga jest też długa i ciężka, a wychodzi się, powiedzmy, na 3 minuty, no, albo na dłużej, na 3 minuty walki. No niestety, kurczę, nie zawsze udaje się wykorzystać w pełen potencjał programu, który się wykorzystało właśnie. Więc nie ukrywam, że źle znoszę porażki, ale nie wkurzam się jakoś, czy na siebie, czy na sędziów, tylko po prostu jest tak, no niestety nie udało się, no i na tym idzie szereg następnych tam myśli i emocji. A jak znoszą to twoi kibice, bo twój tata jeździ często na zawody. Tak, cała rodzina bardzo mocno mnie wspiera. No też na pewno jest im przykro, ale w zasadzie to no, wiadomo, każdemu jest przykro, jeżeli bliska nam osoba nie odnosi sukcesu, tylko spotyka się z porażką. Natomiast ten właśnie moment, zawsze pierwszy po walce, ja raczej bardzo mocno się izoluję, gdzieś idę sobie z boku właśnie. Staram się te emocje właśnie zgasić sam w sobie, albo właśnie wylać je, ale obok siebie, gdy nie ma innych osób. Więc w zasadzie ciężko jest mi też stwierdzić, jak oni to znoszą. Okej, okay, ale jest jeszcze taka rzecz, że już tak kontynuując ciężkie momenty, ale nie skupiając się na porażce, no, to są zawody bardzo kontaktowe. Mimo tego, jaki preferujesz styl walki, to co powiedziałeś, unikasz takich no, słabych trafień i takich niepotrzebnych kontuzji, no to zdarza ci się kontynuować turniej z jakimiś mocnymi stłuczeniami. I wtedy, no nie wiem, jak, na czym się skupiasz, żeby walczyć mimo wszystko, bo jest legendarna akcja, że Daniel na przykład w finale French Open, jeżeli dobrze pamiętam, walczył jedną ręką, to mu French Open? Tak. Miał tak zbitą prawą pięść, że walczył tylko lewą ręką i brał zamach z prawej, uderzał lewą. To wyglądało trochę jak na filmie. Było mega skuteczne i dobre. I naprawdę, nie wiem, na jakim etapie przeciwnik się zorientował, że ta prawa ręka nie uderzy, ale Daniel to robił perfekcyjnie i sobie z tym świetnie radzi. Ale właśnie jestem ciekawy, jak to analizuje zawodnik w czasie zawodów. Czy wprawda to u ciebie taki stres, że nie dasz rady, czy po prostu taktyka na to, co zrobić, żeby tego nie używać? Przede wszystkim też, jeżeli pojawia się jakiś taki uraz, który wyklucza jedną z moich kończyn do jakiejś tam do poszczególnej no właśnie, techniki. Stopa bywa u ciebie. Tak, stopa też jest takim momentem, takim właśnie miejscem, który się często zbija. No jeżeli jest to turniej testowy i jeżeli mamy w najbliższym czasie jakiś większy turniej, no to prawdopodobnie często odpuszczamy tą walkę właśnie. No tak, ale to są mistrzostwa Europy, to jest ten turniej, to, no to nie odpuszczamy. No to nie odpuszczamy, no ten topowy turniej jedziemy dalej, dopóki się uda, no i niestety trzeba sobie poradzić takim wachlarzem technik bez używania tej zbitej kończyny, no, czy zbitego miejsca, więc po prostu trzeba się przygotować, tak jak właśnie wspomniałeś, przygotować się na to, że nie uderzamy tą częścią, tylko markujemy albo zrobimy coś bardzo podobnego, albo może trochę lżej, tak żeby nie pokazywać tego, że jest coś nie tak, no, okazuje się, że po krótkim czasie jednak
ludzie przeciwnik widzi, że jest coś nie tak, no i to wykorzystać. Ale ty też analizujesz swoich przeciwników, oglądając walki, gdzie mają już słabsze punkty na moment tego turnieju, nie tylko... Tak, to prawda. To jest element tego sportu. Patrzymy, obserwujemy, z kim się za chwileczkę zmierzymy albo z kim przyjdzie nam się zmierzyć w najbliższych etapach. Sprawdzamy razem, ja i trenerzy, sprawdzamy właśnie, kto jest w jakiej formie, na kogo trzeba właśnie bardziej uważać. Robimy to. I inni też to robią. No. Zdecydowanie, każdy się szykuje, ale to jest specyfika karate i turniejowego sportu, gdzie nie ma się jednej walki, gdzie można po prostu wszystko postawić. No, i tak się stawia mocno na jedną szalę, bo liczy się najbliższa walka i tylko, bo żeby była następna, trzeba wygrać tą wcześniejszą. Ale tutaj no, na karate to jest turniej, nie jak gala, że się stoczy jedną walkę i jest okej, i potem czas na regenerację, tylko trzeba stoczyć pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, a czasem i piątą, żeby wygrać, więc to są, kurczę, te trudne momenty. A miałeś, nie no, czy miałeś to, to się widzimy, to wiem jak to było, ale pamiętam taki turniej wtedy, co byliśmy w Kownie, że miałeś bardzo mało czasu na regenerację. To wsiadało na psycha i tak wychodziłeś i walczyłeś na pełnej petardzie. No mając do wyboru albo nie wyjść do walki, albo zawalczyć i spróbować, to każdy z nas by podjął te rękawice i spróbował. No akurat ten przypadek jest skrajnie... Daniel tam nie dość, że miał walkę po walce, bo system zawodów jakiś był zapowiedziany, ale no nie spodziewaliśmy się, że aż tak. Po prostu każda kategoria toczyła się, aż się skończyła, więc Daniel w pewnym momencie miał walkę po walce praktycznie z małą przerwą. Trzy walki z rzędu, takie z mini przerwą, z czego w drugiej chyba, z tego co pamiętam, został znokautowany niedozwoloną techniką, więc stracił tam lekko na chwilę przytomność i tak czy nie? Tak, znaczy, trochę byłeś stucony. No, dokładnie, byłem zamroczony bardziej, tak, nie straciłem przytomności, tak, tylko nazwać. Straciłem pełen obraz. I potem musiał wyjść do przeciwnika, z którym stoczył mega bój, tam zdarliśmy gardła. To był przeciwnik, który do tej pory robi mega wyniki. Aktualny mistrz Europy. No właśnie. Więc no to był mega mocny turniej, a Daniel tak się zebrał i co, ta adrenalina tak niesie wtedy? Tak, jakie zasoby dodatkowe? No, ta adrenalina jednak bardzo pomaga, ale przychodzi też taki właśnie po ten moment, że ona schodzi i jest odcięcie. I człowieka nie ma, bo ta energia została spożytkowana dużo wcześniej. Pamiętasz jakieś takie zawody jeszcze, żeby pójść ponad 100%, że właśnie nie ma się potem już siły zupełnie? Taki turniej wykańczający typowo fizycznie. Jakiś masz taki w głowie, czy nie bardzo? No chyba turniej z Kielc z 17 roku. To długi turniej, dużo walk. Też długi finał. No to po tym też turnieju też byłem zmęczony. No tak. To był legendarny finał. Nie ma go w tym klipie, ale to był bardzo dobry finał z mega zawodnikiem. Chyba najlepsza walka turnieju wtedy. Na pewno w waszej kategorii. To był finał taki... Czasem się ogląda walki, w finale zawodnicy są już często właśnie, mają jakieś stłuczenia i są zmęczeni całym turniejem, a czasem jest taki finał, który jest po prostu piękny i tamten finał taki był. Wiele dogrywek, mnóstwo spektakularnych akcji. Wspominamy to do dzisiaj. Daniel był wtedy zwycięzcą i gwiazdą turnieju. Bardzo miły moment. Może nie gwiazdą, ale byłem zwycięzcą w swojej kategorii. Nie no, trochę byłeś. Znaczy tak... TVP robiło wtedy relacje z tego turnieju i wiedzieli, żeby się skupić na Danielu i skupili i udało im się dzięki temu mieć dobry materiał. Tak to podsumuję. A słyszysz komunikaty spoza maty? Zależy. Czy tylko senseja? Zależy. W ogóle? Totalnie zależy od momentu, jeżeli jest cicho, ktoś mi coś krzyknie z trybuny, to potrafię to usłyszeć, a czasami się zdarza tak, że ktoś mi krzyczy bezpośrednio 2-3 metry ode mnie i jest totalne odcięcie. Jest bardzo, bardzo losowe w moim przypadku. A nie denerwuje cię, jak słyszysz z różnych stron różne rzeczy? Tak, oczywiście. Wolę moment, w którym jest cisza, spokój. Ja wtedy słyszę jedno słowo albo jedno zdanie, po którym już wiem, co mam zrobić. No to zdecydowanie jest łatwiejsze. Natomiast... A jak taki jest, już potem wszyscy krzyczą, żebyś walczył. To też jest fajne, bo to właśnie niesie i pozwala właśnie wyjść dużo dalej właśnie poza swoją granicę. A taką rzecz spytam. Też jaką masz właśnie taką świadomość walki? Jak
jest walka taka, no, nazwijmy dla widza, wyrównana, to czujesz, że ją wygrywasz? Spodziewasz się chorągiewki na siebie albo, no właśnie, na siebie albo na przeciwnika? Czy jest tak, że po prostu dajesz się wszystko i nie masz tego wrażenia? Czy często twój werdykt w twojej głowie zgadza się z werdyktem z maty? Tak, bardzo często. Tak właśnie. To odczucie czuję, czy jestem silniejszy, czy jestem lepszy, czy ktoś mnie zdominował, czy ja zdominowałem, czy ta dominacja się rozkładała w czasie w podobnym właśnie okresie. Mhm. Czuję to. To się bardzo często zgadza się właśnie mój werdykt w głowie z werdyktami, który sędziowie podają, natomiast czasami właśnie zdarza się troszeczkę inny werdykt właśnie niż ten, którego większość z nas się spodziewa. No tak. Ale jesteś zawodnikiem, co mi się podoba, że który umie przyjąć werdykt i najwyżej się zdenerwować później. To jest taka prawdziwa postawa karate, bez krzyczenia na macie. To nic nie zmieni, werdykt już zapadł. Ale to ciężkie jest i tak, no, nie zmieni, ale to jest trudna sprawa. A twój trener się na ciebie denerwuje czasem? Denerwuje się? Chodzi mi tu o Pawła. No, chyba nie pamiętam takiego momentu, nie zdarzyło się. To jeden pamiętam, ale to już omówiliśmy. No to tak, to wspomniany. To była taka sytuacja w Antwerpii, że tam Daniel inną taktyką poszedł niż się spodziewaliśmy, ale sprawa jest omówiona, więc nie będziemy do tego wracać. W tych takich ciężkich momentach jeszcze, tak trochę montuję w tym kierunku ten wywiad, dużo się takich rzeczy pojawia, ale to jest takie moim zdaniem takie clue sportu, że się walczy, po prostu walczy i się walczy na treningu, walczy się o siebie lepszego, walczy się na zawodach i trzeba się zetrzeć też zmierzyć z takimi problemami bardziej nieoczekiwanymi i takimi naprawdę trudnymi. Daniel na przykład odnotował przegraną przez nokaut kiedyś w Sofii i tu jest w ogóle rzecz, nie wiem czy wiesz nawet, ale Paweł Orysiak powiedział, że Daniel w swojej karierze najbardziej zaimponował mu tym, jak się pozbierał po tamtej walce. Wiedziałeś? Teraz się dowiedziałem, teraz właśnie usłyszałem to zdanie. Że to jest najbardziej imponujące. Paweł jest taki, że nie naciska na zawodników. Nie naciskał też na Daniela w żaden sposób. I Daniel sam ze swoją świadomością startową i swoją świadomością siebie po prostu postanowił, że walczy dalej. A sytuacja była groźna i można było się przestraszyć. Wylądował w szpitalu na chwilę wtedy, tamtego dnia i no, wszyscy się zestresowaliśmy bardzo, wiadomo, jest nam bliski. Ale po tym wszystkim się mega pozbierał i nie wiem, wspominasz to jeszcze? Tak, nie chcę tego tematu za bardzo ciągnąć, ale wspominasz to jakoś czasem ci przychodzi do głowy, czy czasami, chcesz się zemścić? Czasami nie, tutaj żaden element zemsty się nie pojawia. Wspominam ten moment, jest to doświadczenie dosyć trudne dla mnie. Już jest ono na szczęście przepracowane i w mojej głowie i już to jest za mną, ten element. Jest to trudny, nie oszukujmy się, element. Natomiast jest to też element bardzo często spotykany w sportach walki. No, wspomniałeś wielokrotnie momenty, w których ja kończyłem walkę przed czasem. No, sporty walki, nie oszukujmy się, można czasami trafić, a można też dostać. No, i na szczęście miałem dopiero tylko, mam nadzieję, to już jeden i ostatni ten moment za sobą. Natomiast miałem właśnie wiele momentów po drugiej stronie nogi czy ręki. No zdecydowanie. To jest ekstra i właśnie, ale tak powiedz mi, jak to buduje, to jakie masz z tego wnioski, znaczy wnioski? Jak cię to buduje jako zawodnika? Nabrałeś większej świadomości, czy po prostu jesteś bestią i jedziesz? Straty muszą być, jedziemy. Straty nie zawsze muszą być, ale może to właśnie to był ten moment, w którym bardziej właśnie stałem się świadomy i tak bardziej zacząłem uważać na to, co się dzieje w walce. No właśnie. To właśnie też mi teraz przyszło, właśnie mi to przyszło do głowy, że w tym momencie uświadomiłem sobie, że nie zawsze warto iść na żywioł, tylko właśnie czasami przeczekać, zobaczyć, na co się dzieje dokładnie. Oko, super. Właśnie to jest to, żeby wyciągać wnioski z każdej walki i mieć jakieś przemyślenia. Tam była jeszcze śmieszna sytuacja w tej całej nieśmiesznej sytuacji, taka, że Daniel trafił do szpitala, gdzie nikt nie mówił po angielsku, mieliśmy tłumacza, ale no było ciężko z kontaktem i
przytrzymywali Daniela w sali, gdzie on leżał. My siedzieliśmy w holu z Pawłem i czekaliśmy. Tam nic się nie działo, dostawaliśmy cały czas jakieś wymijające informacje i w końcu weszliśmy na tą salę, gdzie generalnie nikt nie miał dostępu, bo to była taka sala, na którą nie wpuszczali odwiedzających, po prostu na sorze, nazwijmy to. No i w końcu ci lekarze nie wiedzieli, co z nami zrobić, więc pospieszyli badania Daniela i go wypuścili, zabraliśmy go ze sobą. To było takie śmieszne, a jednocześnie dobrze łączące mega przeżycie. Tutaj mam dużo pytań od internautów. Jest na przykład taki internauta Przemek. Oh yeah, to jest mój ulubiony internauta. Przemek, pozdrawiam cię. Pokonanie którego zawodnika sprawiło ci największą satysfakcję? To był taki... Dawaj na ring, Przemek. To właśnie ten wspomniany finał. Spotkałem się właśnie wtedy z finał z Mistrzostw Europy z Kiel. Spotkałem się ze Szwedem, z którym wcześniej przegrałem walkę właśnie na wspomnianym też turnieju w Chorwacji. Przegrałem w taki, można powiedzieć, właśnie może też spektakularny sposób. Zostałem zdyskwalifikowany. No właśnie, to nie była natomiast ta właśnie, to był moment właśnie, który jest powodował bardzo taką ogromną satysfakcję, ponieważ wygrałem z przeciwnikiem, z którym wcześniej przegrałem i odniosłem też sukces. To był właśnie najlepszy moment, taki walka, która sprawiła mi najwięcej przyjemności i satysfakcji pokonania przeciwnika. To był mega przeciwnik. Moim zdaniem najlepszy zawodnik po Danielu w tym turnieju i w ogóle no, mega bardzo dobry zawodnik cały czas na topie tej kategorii wagowej. Drugie pytanie jest od Olka. Ile godzin dziennie sensei trenuje przed zawodami? Nasz trening składa się, trwa mniej więcej 1,5 godziny, godzina 45. Zależy też, czy trening jest, czy to trening motoryczny, czy trening techniczny. Treningi motoryczne trwają gdzieś godzinę, maksymalnie 1,5, natomiast te techniczne... Plus rozgrzewka. Tak. Natomiast właśnie te techniczne 1,5 w kierunku 2. No i to jest taki, to jest tyle godzin, więc... Raczej by trzeba, moim zdaniem, spojrzeć tak tygodniowo, no bo jak już są mocne przygotowania, to robisz ile jednostek treningowych wtedy w tygodniu? No. 6 karate, 6 wieczór, sobota i jeszcze... Czasami poranek, no około 7-8, zależy też od momentu, w którym jesteśmy w ciągu cyklu treningowego i jak jestem zmęczony, korygujemy to tak, no ale tak od poniedziałku do soboty trenuję codziennie i te 2-3 też czasami dołożę rano. Czyli nie 7, tylko 9. No wychodzi tak, więc Olek, jak szykujesz się na zawodnika, to 9 treningów w tygodniu to też jest taki program. I tutaj jest pytanie trudne. Ja bym go nie wymyślił. Łukasz pyta, jak sensei łączy życie prywatne z zawodowym? Łukasz, nie łączy. No, jest to bardzo mocno okresowo. W momentach właśnie, jak to łatwo policzyć, jeżeli mam jakiś tydzień, w którym mam 8 albo 9 treningów, no to nie ma czasu na nic innego, tylko właśnie na załatwianie tych najpotrzebniejszych spraw. No i może właśnie jakąś sobotę, wieczór, czy w niedzielę dopiero jakiś kontakt. A to z zawodowym, nie z prywatnym. Sensei Daniel w zawodowym życiu jest senseiem, trenerem. Tak, no więc to jest właśnie, jak to łączę? Po prostu przejeżdżam z jednego treningu na drugi, no. Wieczorami. Tak to u mnie wygląda. O, i teraz? To pytanie jest z uśmieszkiem. Mhm. Od młodszych fanów. Czy sensei Daniel ma dziewczyny? Nie mam. No więc widzicie, sprawa jest otwarta. Napiszcie do nas. Może do mnie po prostu napiszcie. Najpierw do mnie. Pytanie od Kornela. Czy sensei Daniel miał poważną kontuzję? I to jest, ja wiem, co sensei Daniel miał, ale też miałem takie jedno pytanie w tym temacie. To zacznij. Czy sensei Daniel miał? Miał jedną. Tak, wydaje mi się, to taką poważną kontuzję, nazwijmy ją poważną, miałem jedną, czyli skręciłem kostkę i zerwałem więzadła. To była jedyna kontuzja, która mnie wyłączyła na od 4 do 6 tygodni. Nie pamiętam teraz dokładnie, natomiast to był jedyny taki dłuższy okres, w
którym nie trenowałem. Tylko zdarzała mi się jedna kontuzja taka poważna. Wiadomo, zawsze jakieś zbicie piszczela czy kości się zdarza, natomiast to była właśnie jedna taka kontuzja, która mnie wyłączyła na dłużej. I to stało się na moim treningu. Ale sytuacja była zupełnie, zupełnie dziwna. To takie są, to pokazuje też, jak wygląda życie sportowca, jak o siebie trzeba dbać i uważać. Bo na regularnym treningu jest dużo więcej sytuacji, kiedy można sobie coś zrobić, a po prostu biegliśmy na trening biegowy, jakkolwiek to brzmi, truchtem, w miejsce, gdzie na bieżni, gdzie miała się odbyć część główna treningu kondycyjnego. No i rozmawialiśmy sobie i Daniel się ześliznął ze ścieżki biegowej i skręcił staw skokowy, a to jeszcze był tak niefortunny moment, że to było 6 czy 4 tygodnie przed zawodami. Dokładnie. Więc no, wszyscy byli mega zdenerwowani, smutni, no i trzeba było sobie z tym poradzić. I właśnie to jest pytanie od prowadzącego teraz. Czy uważasz, bo niektórzy mówią, że kontuzja to też trzeba z niej skorzystać. Czy teraz z perspektywy czasu, bo wtedy to wiem, że nie, byłeś po prostu wściekły i do końca walczyliśmy o to, że może się uda, żebyś wystartował. Ale czy uważasz, że tak jest? Umiałbyś teraz podejść do tego w ten sposób, że jak nie działa noga, to mogę popracować nad czymś innym, albo odpocząć, w jakikolwiek skorzystać z tego, że jest kontuzja? No jeżeli jest kontuzja, to nie można się już na nią złościć, no bo ona już się wydarzyła, więc trzeba albo z niej właśnie skorzystać, popracować nad czymś innym. Dokładnie tak trzeba właśnie zrobić, jak powiedziałeś, czyli albo można odpocząć, albo skorzystać z innych części ciała, albo właśnie nadrobić zaległości w innych momentach, w innych aspektach, które sprawiają nam, w których jesteśmy gorsi, właśnie z wyłączeniem tej kończyny, którą, albo części ciała, którą mamy właśnie niesprawną. Głowa. Trenujemy bezmyślnie wtedy po prostu. I tutaj właśnie to taka jest, mam do ciebie takie pytanie, czy masz takie wrażenie czasem, że brakuje czasu na coś? No bo jesteś zawodnikiem, to co powiedziałem, kompletnym i tego się będę trzymał, ale jak na przykład trenujemy, no to ja bym chciał jeszcze coś tam włączyć, jeszcze tutaj by się przydało. Czy masz często takie wrażenie, że chciałbyś więcej i po prostu nie ma czasu, czy... Tak, to jak mamy okres siłowy, to brakuje mi powiedzmy bardziej techniki, jeżeli mamy właśnie okres techniczny i jest tej siły mniej, to brakuje mi siły i tak to u mnie wygląda, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma i tak mam też z treningiem, jeżeli mamy... Pracujemy nad czymś, to fajnie, bo nad tym pracujemy, ale z drugiej strony by się przydało coś jeszcze poprawić w drugą stronę. I tak to u mnie wygląda. No to jest przewrotne trochę. Zawsze się tam dąży do czegoś. No niestety, takie jest życie, że trochę się dokonuje wyborów i trzeba się na czymś skupić, bo to wtedy lepiej idzie. Ale to i tak, no po prostu systematyczny, długotrwały trening powoduje, że te wszystkie umiejętności i sprawności się zdobywa i tyle. I to jest przepis, no, że nie da się czegoś zrobić w 6 tygodni, tylko w 6 tygodni, potem w kolejne 6 tygodni i takich 6-tygodniowych systemów trzeba przeżyć dużo i wtedy się jest już całkiem niezłym. Mi też się podoba coś takiego, co kiedyś z Danielem na treningu ukuliśmy takie zdanie, że nawet jak się mega przygotujesz do Mistrzostw Europy, to nie gwarantuje ci to sukcesu. Więc jak się nie przygotowujesz, to nie ma sensu w ogóle startować. To raczej było do mniej zaangażowanych zawodników skierowane nasze zdanie. Już nie pamiętam, czy do kogoś personalnie raczej nie, ale takie właśnie chodziło o to, żeby wkładać całe serducho w robotę, bo to jest minimum, które możemy zrobić, żeby zapewnić sobie jakkolwiek jakość startu. I teraz jest trudne pytanie od Kornela. Czy kiedyś sensei nie chciał na zawsze... Czekaj. Chyba chodzi o to. Tu jest tłumaczenie mamy Kornela. Czy chciałeś kiedyś rzucić karate? Czy chciałem kiedyś rzucić karate? Nie prowokuj, Kornel. Czy chciałem rzucić karate? Wydaje mi się, że nie. Nie było takiego momentu. Oczywiście są te trudne momenty właśnie, gdzieś tam przerwy, kontuzji, czy tej wspomnianej, tego urazu mojego, którego się nabyłem na turnieju w Sofii. To są trudne momenty i wtedy pojawia się przerwa do rozważania, czy to jest dla mnie. Natomiast jak się ktoś sobie to ułoży, ja akurat tak miałem, ułożyłem sobie to w głowie i nie miałem takiej jednoznacznej myśli, że o, na zawsze już nie, jutro nie idę na trening, bo już tego nie chcę. No wiadomo, spada czasami motywacja, tak jak też w życiu. No, albo się czasami chce się pójść do szkoły, albo się nie chce pójść do szkoły, bo jest sprawdzian, a z drugiej strony czasami jest spoko wydarzenie z kumplami, albo się
umówiliśmy na jakąś zabawę na przerwie i się chce do tej szkoły pójść. Tak samo jest też z treningiem. Czasami jest już ciężko i mi się nie chce, a czasami jest zajawka, bo będziemy dzisiaj robić na treningu na przykład przysiady albo jakiś element też, nie wiem, powiedzmy kajtena albo inny techniczny, więc nie miałem takiego momentu, że to jest koniec. Miałem taki moment zawieszenia, pojawiały się takie momenty zawieszenia, czy aby na pewno droga, którą idę, jest moją drogą. No to normalne jest po prostu. Dokładnie. Dla myślących ludzi, że takie myśli się pojawiają. Ale właśnie jakbyś miał zmotywować młodszych zawodników, młodszych trenujących, to jak mają zły dzień, to na czym mogą się skupić, żeby właśnie zmotywować się do treningu? Na jakimś elemencie, który tam może być? Czy na czym? Na towarzyskich sprawach? Tak, dokładnie. Na zabawie, na elemencie towarzyskim. Do momentu, w którym nie poczujesz, że faktycznie chcesz to robić dłużej albo częściej, albo więcej, to po prostu korzystajcie z tego i się tym bawcie. Dokładnie tak. Ten aspekt wam pomoże w tym wszystkim. Oczywiście nie przeszkadzajcie też tak bardzo w treningach, ale ten aspekt właśnie zabawy, fanu i towarzyski jest bardzo ważny w tym. A jeszcze tutaj jest pytanie od złośliwego Przemysława. Tego samego. Przemek. Czy musisz pilnować diety w okresie roztrenowania i w okresie przygotowania do zawodów? W życiu. W okresie przygotowania do zawodów pilnuję tego bardzo. Natomiast no, Przemku, jak jest okres roztrenowania, to nie pilnuję tego i... I wiemy to o tym wszyscy, ty też. Może Przemek chciałbyś nam coś ugotować? Może jakiś przysmak kuchni francuskiej? O. I kolejne pytanie od Łukasza. Czy dużo energii daje ci wychowywanie i uczenie podopiecznych? Tak, dużo energii. Dziękujemy. To jest taka właśnie podopieczni i... A szczególnie dzieci są właśnie taką bardzo taką formą, takim materiałem wdzięcznym, ponieważ bardzo łatwo chłoną wiedzę i przyzwyczajenia właśnie, jeżeli coś się powtarza i to po prostu przynosi to efekt. Dużo większy mam wrażenie czasami niż u dorosłych, bo robią to czasami dzieciaki po prostu nieświadomie i sprawia mi to naprawdę dużo. Widzę duży postęp właśnie w nawet takich drobnych elementach i to mi sprawia dużą radość. A tak. Też cię jakoś napędza to do rozwijania siebie? Tak, no bo też muszę czasami za coś pokazać, zaprezentować, jeżeli to też właśnie motywuje mnie do tego, żeby też zrobić coś lepiej, szybciej, mocniej, dokładniej. Dokładnie tak to działa. To jest świetne właśnie, jak się jest też trenerem, że... Sam też wspomniałeś właśnie, że ja ciebie też no, ciebie wielokrotnie motywuję i dokładnie to, tak to działa. To ja mówiłem właśnie chyba w podcaście za nią, że obserwowanie was spowodowało, że stwierdziłem, że tu już nie ma zabawy, tylko mega poważne przygotowania trzeba robić. Super, chociaż mimo tych mega poważnych przygotowań potrafimy złapać dobry dystans i się właśnie tym bawić. Mimo tego, że po treningu czasem się ląduje przy porcelanie. Ale... Ja na szczęście nigdy tak bezpośrednio nie wylądowałem tak blisko, ale już zmierzałem w kierunku. Ale był taki trening, że wystraszyłem się, bo Daniel prawie płakał, tak go paliły nogi. Ojejku, tak, to było w naszym dojo właśnie tak przypaliłem kopyto, że musiałem wyciągnąć kostki lodu po prostu z zamrażalnika i przykładałem z bólem i z jękami. Tak to było. Są takie treningi, no czasem, ale to właśnie też wyróżnia zawodników wytrenowanych i to już nie mam na myśli tylko Daniela, ale jak się osiągnie pewien poziom wytrenowania, organizm przestaje wysyłać takie sygnały hamulcowe i można o wiele więcej zrobić, pójść, nie hamować się na tym poziomie 80%, czy wcześniej nawet pewnie dużo wcześniej mózg wysyła już informacje, żeby przestać, to sportowiec potrafi przekroczyć te granice i właśnie doprowadzić się do takich momentów. Czy właśnie jakie są momenty takie, że tak dochodzisz do takiego poziomu? W walce, czy w treningu często? Czy nie musisz? Czasami dochodzę, natomiast to... Włączać się w treningu, jak sam robisz trening, żeby pójść dalej, jeszcze pocisnąć i tak ci się wyłącza
świadomość trochę i potem jak sygnał, gong jest na koniec, to padasz i cię odcinę? Czasami tak jest. Rzadko, bo to nie jest taki też dobry mechanizm wyjście ponad to. Mówiłem, że jest świadomy tego, co robi. Zdarzają się oczywiście takie momenty, to był jeden z nich, o którym właśnie wspomniałeś i też innym takim momentem jest ten turniej w Kownie. Też innym takim momentem był bieg, który zrobiliśmy też razem wtedy w górach. Przebiegliśmy jakąś absurdalną po prostu niemalże wręcz ilość kilometrów jeszcze z obciążeniem. To taki, właśnie taki był moment, po którym ojejku. Pobiegliśmy w takim biegu Bullet Run, tak. I dostaliśmy do... Bieg był na dystansie 25 km. Przed połową trasy dostaliśmy 10-kilogramowy worek. Na 10 kilometrze dokładnie. 10-kilogramowy worek, z którym już podróżowaliśmy do mety. Razem z Ewą i Robertem, których pozdrawiamy. Przejdźmy do dalszych pytań. Łukasz się strasznie rozkręcił. Musimy go chyba zaprosić. Na podcast. O, ale to jest dobre pytanie. Lubię. Wreszcie dobre pytanie, Łukasz. Co kręci senseja poza karate? Inny sport? Jaki film lubi najbardziej? Skąd czerpie energię? Ciągle tą energię. To zacznijmy o to. Co kręci senseja poza karate? Poza karate też właśnie... Taekwondo. Mniej. Natomiast taki właśnie ukierunkowany trening motoryczny, tak właśnie w rozwinięciu własnej siły, wydolności czy sprawności właśnie też sprawia mi przyjemność. I bardzo często robię to nawet właśnie poza okresami przygotowań do zawodów. Jak zresztą wiesz, po prostu pakujemy razem, trenujemy też właśnie jakieś w okresie wakacji czy roztrenowań, jeżeli nawet nie ma planu takiego, że szykujemy się pod jakiś turniej, to właśnie też rozwijam się w tym takim właśnie aspekcie motorycznym. To oczywiście ma też przełożenie potem na to, że startuję już z innego momentu do przygotowań. To też jest fajne i to mi sprawia przyjemność. Innym sportem jest właśnie też snowboard, który totalnie mnie właśnie potrafi odstresować. Wtedy czuję taką wolność i radochę. To są dwa takie sporty, czyli właśnie trening motoryczny, nazwijmy go crossfitem szeroko pojętym, i snowboard jest kolejną dyscypliną, która siedzi głęboko we mnie. Daje jest właśnie też jednym z moich ulubionych partnerów treningowych. Lubimy sobie pocisnąć. Czasem nasze programy się zbiegają właśnie w podobny cykl, jak to jest bardziej poza przygotowaniami do turnieju, i wtedy możemy fajnie się napędzać razem i trenować. To jest mega. Jaki film? Pamiętaj, że oglądają dzieci. Film. Czasami sobie lubię włączyć sobie piątą część Rockiego przed turniejem. To na mnie totalnie mnie właśnie motywuje. Piątą? Tak. Ja najbardziej lubię pierwszą. Ale to podcast to do niego. No i to jest taki właśnie... Nie oglądam filmów zawsze tak cyklicznie, tylko postaram się właśnie oglądać coś nowego. Natomiast takim motywującym, inspirującym filmem jest dla mnie Rocky Piąteczka. To musisz obejrzeć Last Dance, o którym... Dobra. Ten serial polecam wszystkim związanym ze sportem. Jest naprawdę inspirujący. I kolejne pytanie. Dobre. Mega dobre pytanie. Czy sensei stosuje jakieś techniki wyciszenia, medytacji przed zawodami? Takich technik albo metod nie stosuję konkretnych. Nie potrafię ich nazwać, natomiast sam w sobie jakoś tak ładam słuchawki i oddaję się muzyce. Nie potrafię, nie mogę tego nazwać konkretną właśnie techniką czy metodą, którą nabyłem albo nauczyłem się od kogoś. Raczej tak nauczyłem się sam sobą działać, słuchając właśnie muzyki, wyciszając się, nie rozmawiając już czasami właśnie z kimś, tylko raczej obecność moja mi wystarcza do tego, żeby się skupić przed zawodami. Ale to robisz tak właśnie, rozwijając to pytanie, to tak się skupiasz przed zawodami? Jest ten moment, że potrzebujesz ciszy i potem już na przykład przed walką spoko gadasz, czy raczej cały ten czas do walki spędzasz sam, ewentualnie z senseiem analizując? Każdy start jest inny, no, tak w zasadzie, bo mówiąc szeroko, czasami potrzebuję tego czasu więcej, czasami właśnie potrzebuję z kimś się właśnie wygadać, bo coś mnie stresuje bardziej, albo ten stres jest na przykład taki, że potrafię sam zwalczyć, ale też
te techniki, metody są bardzo różne. Czasami właśnie potrzebuje zanalizować jakiegoś przeciwnika, czasami potrzebuje właśnie na niego nie patrzeć i raczej tak tylko dowiedzieć się, co muszę zrobić. Raczej w dwóch, trzech zdaniach. Że wiem, że trener chce dla mnie dobrze. Masz takie poczucie? Tak, oczywiście. No, też ja nie wszystko widzę. Niekoniecznie muszę też odbierać sam siebie i swoją formę tak jak ona jest rzeczywiście, tylko ktoś musi spojrzeć na to z boku i powiedzieć mi, że ja jestem teraz w dobrej formie, więc idziemy tym kierunkiem w tą stronę albo właśnie w drugą stronę, że trochę trzeba coś tutaj inaczej podziałać, bo nie jest tak dobrze. Więc to zaufanie jest i musi być na bardzo wysokim poziomie. Ale wydaje mi się, że ty na tle jesteś właśnie systematycznym zawodnikiem i odpukać nie trzymając cię kontuzję, że nie masz na swoim koncie startów na tak zwaną pałę, że się po prostu jechało na próbę bez formy. Raczej jeżeli to nawet był moment, kiedy ty nie byłeś przygotowany topowo na zawody, no to było też taktyką taką, bo szykowałeś się do innych, więc to było na tym poziomie po prostu, więc jeżeli to nawet było, że nie mogłeś czegoś wykorzystać, bo jeszcze to nie był poziom startowy, jaki jesteś przygotowany, no to też była pewna taktyka, żeby się zmierzyć właśnie w tym momencie na takim poziomie z danymi przeciwnikami, no bo to jest przewidywalne też, kto wystartuje. Więc raczej takich doświadczeń nie masz, żeby startować nieprzygotowanym czy coś, czy masz jakieś może, no nie wiem, mi się wydaje, że jeżeli byś miał takie, no to musiały wynikać z jakiegoś, nie wiem, z jakiejś choroby, no, że po prostu nieoczekiwanie coś łapie. Kojarzysz takie starty w swoim życiu, że cię zaskoczyło coś, że nagle ta forma nie działała? Spodziewana? Znaczy, trochę to są dwa pytania. Nie pamiętam, czy kiedykolwiek wystartowałem w turnieju tak nieprzygotowany, niegotowy, takim na miarę swoich możliwości, bo na miarę okresu, który przepracowaliśmy. No pamiętam, taki start właśnie było po okresie roztrenowania i matury, kiedy tak właśnie pojechaliśmy na kwalifikacje do Mistrzostw Europy. No tam robiliście szał, z tego co pamiętam. Znaczy ja wtedy właśnie nie, to było w Lublinie, jakoś przegrałem. A nie, tam myślałem, że to w Radzyminie. Nie, to właśnie to było rok później, po tym turnieju właśnie. Pojechałem trochę tak właśnie z marszu po przerwie. Coś potrenowaliśmy, ale wcześniej miałem wielomiesięczną, tak dłuższą przerwę taką bez sportu, bez karate, to mi się po prostu nie zdarza. I to właśnie jest element kontuzji albo takiego właśnie, tak nazwałeś to, choroby. Więc to mi się nie zdarza i też samym się z tym nie czułbym się dobrze. No, nie oszukujmy się, już w wieku też tym juniora, czy seniora, czy młodzieżowca, no, nie można sobie pozwolić taki właśnie start nieprzygotowany, bez formy, no bo to potem właśnie może poskutować jakimś urazem groźniejszym albo niestety no, przegraniem takiej walki w spektakularny właśnie sposób, do czego nikomu nie polecam, bo nie jest takim też przyjemnym doświadczeniem, więc nie warto. Czasami warto jest puścić jakiś turniej, czy nie zrobić czegoś po to właśnie, żeby przygotować się lepiej do następnego celu. Okej, Zuzia Zakrzewska przesyła uśmieszek. Dziękujemy. No właśnie, to nieprzygotowanie, ale to też taki start, trzeba dbać też o swoją reputację, mi się wydaje, bo świat jest mały, zamknięty i takie starty na nieprzygotowanie no nie tworzą dobrej, nawet mówiąc tak matematycznie, statystyki, ale też właśnie no, pokazują innym przeciwnikom, że można trafić na twoją słabość. To lepiej chyba odpuścić taki start. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Też jestem tego zdania, które powiedziałem. Czy mam jeszcze jakieś pytania od publiczności? Łukasz pyta o jakieś słabości, ale to ja odpowiem za Daniela. Daniel nie ma słabości. Nie ma słabych punktów ani kiepskich dni. To po prostu jest sensei. Taka jest odpowiedź na to pytanie. Ja jeszcze mam pewnie jakieś pytanie w zanadrzu, bo miałem ich mnóstwo. Na niektóre odpowiedzieliśmy sobie przy pomocy innych.
mnóstwo kartek. Takie wyświechtane może trochę pytania, ale moim zdaniem całkiem przyjemne. Jakie mamy plany teraz startowe, jak już wrócimy do normy? Jesień się zapowiada gęsto. Jakiś masz taki konkretny plan, marzenie? Mistrzostwa Europy w Tbilisi nam przejechały na przyszły rok. Mi już przejechały drugi raz właśnie ten okres mojej jedynej kontuzji zgrał się z tym, że niestety też nie pojechałem na Mistrzostwa Europy do Gruzji. No i teraz z wiadomych nam przyczyn znowu tam nie trafiłem. Więc ale chyba jest... będą w Gruzji z tego, co pamiętam, czy nie? Tak. Przeniesione za rok, ale w Gruzji będą. Tak, dokładnie tak. Znowu trzeba czekać rok, znowu ta Gruzja mi niestety uciekła, więc tak, jest to smutny element. Jakie plany? No, tych turniejach, które się odbędą na jesieni, zamierzam po prostu wystartować się do nich przygotować. Dokładnie takie są plany. A to z takich dalszych i takich wymarzonych bardziej, myślisz już czasem o tym, że jest szansa, żebyś wystartował w Mistrzostwach Świata, czyli w Pucharze Świata, który będzie w Kielcach, też przesunięty o rok, bo miało być w przyszłym roku, a będzie w 2022. Myślisz o tym czasem już? Oczywiście, no też trzeba to zaplanować. To nie można też właśnie miesiąc albo dwa miesiące, czy nawet trzy, czy cztery przygotować się takiego turnieju, tylko trzeba właśnie sukcesywnie cały czas na to pracować bazową formą, zdobywając też medale na innych turniejach, które pomogą nam tak kwalifikować się do tego turnieju, być wyżej w rankingach. To nie jest tak, że są Mistrzostwa Świata, czy Puchar Świata i trzy tygodnie, czy cztery szykujemy się i startujemy. To oczywiście, no, myślę o tym i trzeba o tym cały czas myśleć, jeżeli chce się zrealizować taki plan. Czyli jak słyszycie, planem Daniela jest start w Mistrzostwach Świata. Te mistrzostwa będą w Kielcach, więc zapraszam wszystkich kibiców. My będziemy pracować, to znaczy Daniel głównie, na to, żeby tam się pojawić. I myślę, że będzie świetnie. A myślałeś kiedyś, że wystartujesz w Open? Tak, myślałem o tym, ale jeszcze za jakiś czas chciałbym też takim zwieńczeniem karateki jest właśnie start na Mistrzostwach Świata Open, kiedy możesz spotkać się niemalże z każdym przeciwnikiem, dużym, małym, szybkim, silnym. I to docelowo też chciałbym kiedyś tego spróbować, jeżeli będę miał taką możliwość. Natomiast na razie skupiam się na takim podboju swojej kategorii wagowej. Potem będę mógł właśnie, no, tak jak też to się bardzo łączy z tą kategorią wagową i to, że już teraz mam problemy, żeby zbić do tej swojej kategorii, więc jeżeli chciałbym startować w Open, to na pewno musiałbym troszeczkę wyrastać bardziej poza ten fotel. No więc najpierw chciałbym właśnie docelowo osiągnąć sukces w swojej kategorii i potem można coś poszukać dalej. Masa. Dokładnie tak. Masa bez straty szybkości. To będzie wyzwanie. Świetne. Ja mam jakieś kolejne pytanie. Dostałem ze studia. Szukam, kto to zadał, ale... Co cię w tym najbardziej kręci? Chęć zwycięstwa, rywalizacja, czy po prostu piękno karate? No jak to? Wszystko. No na dobrą sprawę, odpowiedź nie jest taka prosta. Lubię się zmęczyć na treningu, też właśnie lubię się, nie oszukujmy się, po prostu lubię się zajechać na takim treningu, ale to mi też sprawia przyjemność, ale też nie ukrywając, ta rywalizacja, czy na treningu, czy już na turnieju, też mnie do tego motywuje. To jest takie zapętlone koło. Trenuję, bo mi się podoba, startuję też, bo chcę wystartować, chcę być lepszy i to taki właśnie, robię to po prostu cały czas i tak to wygląda. A takie punkty, kiedy czujesz takie spełnienie, sukces, takie drobne radości na zawodach, jak się ścierasz z zawodnikami, którzy wydawali się nieosiągalni kiedyś, a po prostu z nimi wygrywasz, albo przynajmniej stawiasz im czoła tak, że są naruszeni po walce. Jak to właśnie? To jest taka mega radocha, to cię tak nakręca do tego wszystkiego? Tak, oczywiście. Podobnie, to jest oczywista odpowiedź, że cię tak nakręca, ale właśnie, no nie wiem, czujesz takie spełnienie chwilowe? Chwilowe, dobrze użyłeś tego słowa, potem pojawia się następna możliwość jakiegoś wyższego turnieju, następnego startu, następnego rywala i znowu trzeba lecieć dalej, czyli jakby ten sukces drobny, wygranie, pokonanie jakiegoś przeciwnika, czy naruszenie jego właśnie zdrowia po walce też właśnie powoduje, że
że chcę to robić dalej i trochę się zapętliłem. Rozumiem, ale okej. Okay. To jest drobny sukces, który potem właśnie pojawia się drobny sukces, który oczywiście sprawia radość, ale trzeba pójść do następnego już. Nie można... A miałeś taki moment, że na przykład właśnie wydawało ci się, że nie jesteś gotowy na jakiegoś przeciwnika, wychodziłeś i to była super walka? Mam tak zawsze, nie? Mam właśnie na turnieju, dopóki właśnie jak oglądam ten turniej na początku i myślę sobie, tak jak wspomniałem na początku, że kurczak, oni się mocno piorą i do momentu, w którym ja, że tak powiem, nazwijmy to, nie spiorę tego przeciwnika, no to tak właśnie, tak to właśnie widzę, dlatego też nie skupiam się na przeciwniku, bo wiem, w mojej głowie rośnie jego obraz, że on jest silny, on jest, kurczę, dobry, szybki, a po prostu trzeba wyjść i to sprawdzić, no bo to jest moje odczucie, które niekoniecznie może ma przełożenie na rzeczywistość. A tak spytam trochę laicko. Jak dużo czujesz bólu w walce, jak jest taka mocna wymiana? Czy dopiero dociera to do ciebie po? Czy już, nie wiem, czujesz się naruszony często tak w trakcie walki? To mówię z perspektywy człowieka, który nie miał okazji z takiego starcia na gołe pięści, gołe stopy z pełną siłą. No, to jest możliwe tylko w rywalizacji na zawodach. A jak to odbierasz właśnie? Czy adrenalina? Adrenalina dokładnie nie dopuszcza niemalże. Już naprawdę trzeba bardzo mocno dostać w miejsce albo wielokrotnie ten sam punkt, żebym to poczuł. Natomiast po walce dopiero się wszystko schodzi. Liczenie strat. Dokładnie. Dokładnie tak, dopiero to się odbywa po walce, w trakcie to już naprawdę trzeba doprowadzić mnie do takiego stanu bardzo mocnego. Dopiero po tym, gdzieś tam, nie wiem, 20-30 minut po wszystkim, tak czuję, że jest źle. Ja to lubię te historie wasze, jak ktoś tam przyzna się, że został przytkany i nawet nie widać tego w walce, czy tam jakieś właśnie są urazy, które zostały ukryte, takie prawdziwe. Historie prawdziwych wojowników, którzy nie dali po sobie poznać, że przeciwnik zdobył chwilową przewagę i potem przekuwają to w sukces. To jest mega. Jest w tym trochę teatru, ale takiego, kurczę, zdrowego, fajnego. Chcesz jeszcze coś powiedzieć za to, co niż karate, bo zrobiliśmy już mega długi podcast. Mi się pytania nie kończą. Mało anegdotek, no nie? To robiliśmy. No. Jest jakaś twoja ulubiona z zawodów? Z zawodów? Bo ja mam kilka. To dawaj, to ja w tym czasie to rzucę. Była taka sytuacja, kiedyś pojechaliśmy na French Open. Okazało się, że Daniel nie ma oczekiwanej wagi. No i w takiej sytuacji jest tam ileś czasu do końca weryfikacji, więc zawodnik musi zbić tą wagę. Zbija się to dla tych, którzy nie wiedzą, w sposób najprostszy, czyli albo biega, albo saunuje. No, po prostu trzeba się szybko odwodnić, żeby wskazówka na wadze pokazała dobrą wagę. No i był moment, że Daniel biegał na bieżni z pół godziny, założył swoje ciuchy, moją kurtkę, biegał, po czym stanął na wadze, a wskazówka nie drgnęła i zapowiedział się dłuższy wieczór ze zbijaniem wagi i w końcu się udało. Ale masz jeszcze jakąś taką ulubioną z zawodów? Takich... Znaczy, to odpowiem jeszcze, że w tym momencie okazało się chyba, że po prostu ta waga nie była odpowiednio przygotowana. Bo... No, to też była śmieszna sytuacja. Taką. No niestety nie mam tak wiele. Mamy tak wiele, a tak niewiele. Jeszcze jest jakieś pytanie? Tak, pierwsze jest jeszcze o wspomnienie obóz, który wspominam najlepiej od mojego przyjaciela Mateusza. Właśnie, to były moje pytania o przyjaciela Mateusza i innych. No tak. To tak jak to były dobre anegdotki, jak byłeś młodszym kolegą starszych kolegów i tak, musiałeś się w tym świecie odnaleźć. To właśnie jest pytanie od jednego właśnie z moich kolegów, starszych kolegów, z którymi teraz mam dobry kontakt, Przemek i Czarny. Pozdrawiam was serdecznie. No, musiałem brać, to było ciężkie chwile, nie ukrywam. Pamiętam właśnie jeszcze taki początek treningów sobotnich, jak spotykaliśmy się jako młodszy kolega właśnie, no i wyżej wspomniani moi aktualni przyjaciele byli tymi starszymi kolegami. No i gdzieś tam pamiętam po prostu, że obsługiwali mnie nie z użyciem siły, ale pamiętam, że nie, właśnie, bez, zupełnie. Że zdobywali te punkty po prostu dla mnie tak bezlitośnie, wykorzystując to, że jestem młodszym kolegą.
To są takie właśnie śmieszne anegdotki. A teraz myślę, że ja bym mógłbym odrobić te punkty. To jest taka właśnie jedna z anegdotek. Systematycznej drogi. Tak. No i to jest piękne. A my zapraszamy Czarnego nieustająco na treningi. Przemek zagląda. Przemek był z nami na obozie w ogóle. Ekstra, ale teraz wyjechał i nie może trenować. Ale też jest mile widziany oczywiście, jak wszyscy. Wszyscy przyjaciele klubu. To będziemy kończyć chyba. Mój kolega. Podopieczny. Jeden z najlepszych naszych zawodników. Po prostu Daniel, ciężko mi się rozstać. Ciężko mi tak podsumować w ogóle, ale no, powiem jeszcze, że Daniel jest mega bliską mi osobą. Trenujemy już tak długo. Przeżyliśmy mnóstwo treningów, zawodów, wyjazdów, wspólnych emocji. Męskich łez i totalnych radości, więc no, ta więź jest mega. Kolejny ciekawy gość, kolejny ciekawy, bliski mi bardzo gość. Cieszyłem się na ten podcast bardzo. Miałem tyle pytań, że obawiam się, że też tak czasem się zagmatwałem, ale myślę, że to jest szczerość tego podcastu i że macie przyjemność z oglądania. Coś jeszcze? Chyba powiedz, nie. Że jestem ci bliski. Oczywiście. No. On jest wrażliwy i po prostu się wzruszył, ale chciał powiedzieć to samo. Dokładnie. Spędzamy tyle razem czasu, widujemy się codziennie, że sobie mam wrażenie, że osoby, z którymi trenuję, po prostu widuję częściej niż bliskie mi spokrewnione osoby. To, więc ta więź będzie i jest, i pozostanie z nami. Jeszcze z anegdotek powiem, że kiedyś robiliśmy takie treningi, które były eliminacjami do CrossFit Games. Oczywiście nie to, że chcieliśmy się tam dostać, ale robiliśmy je dla przyjemności. No i zrobiliśmy trening, stwierdziliśmy, że musimy go poprawić. Nie chcąc przeszkadzać innym, mówiliśmy się, że jak się skończą treningi w dojo, to zrobimy ten trening wieczorem. I tutaj jedna z grup D2 wychodziła w tym czasie, kiedy my robiliśmy ten trening. Była tam Marta, która wychodziła z karate. I to było o godzinie 22. Następnego dnia Marta przyszła rano na zajęcia, na trening crossowy o 8.30 i my znowu już byliśmy na tej sali, bo robiliśmy trening o 7.00 i stwierdziła, że nie wie, co tu się dzieje, że my chyba tu nocujemy. I takie chwile nas łączą właśnie. A jeszcze taka jedna anegdotka na koniec przedłużającego się podcastu. Trenowaliśmy z Danielem w jednej z ursynowskich siłowni w godzinach porannych kiedyś w wakacji, gdzie tam trenowała stała ekipa lokalnych osób. I tam wrośliśmy trochę w tą ekipkę. Byli też starsi ode mnie znacznie zawodnicy. Jeden z nich spytał któregoś dnia, trochę dla żartu, ale trochę nie, czy Daniel jest moim synem. Ale to pewnie żartował. Byłem wtedy bardzo młody. A ja też. No dobrze, dziękujemy wam za uwagę. Było mega. Jeszcze jakieś pytanie? Świetny podcast, dziękuję bardzo. Dawaj na ring. To Czarny? Tak, jutro. Dobra, Czarny. Sala czeka. Okej, okay. I Marta napisała, że pamięta, więc też pozdrawiamy. Mega było się z wami spotkać. Dziękuję, że byliście razem ze mną.